Witam was, drodzy widzowie, a dzisiaj zajmę się biczami, które w ogóle nie działają, a wpuszczają je do internetu. Wczoraj na zagranicznej stronie zobaczyłem, że można w inny sposób duplikować samochód, więc zainteresowałem się tym incydentem. Więc do rzeczy, ten po prawej stronie samochód jest mój oryginalny, a my zduplikujemy ten malutki samochodzik kabriolet. Rzekomo kabriolet zajmie miejsce tego niebieskiego pojazdu, który widzieliście. Aha, żeby było jasne, garaże jak masz dwa, muszą być pełne. A my teraz wjeżdżamy do tuningu i musimy wykupić nadajnik do tego samochodu. What brings you in today? Good to go. I żeby było to jasne, dostaniemy wtedy komendę o zmienieniu pojazdu. Więc słuchaj uważnie, zmień ten pojazd na obojętnie jaką chcesz brykę, którą masz w garażu, po czym szybko wejdź na PlayStation Store i wyjdź. Pamiętaj o tym, by zaraz wyjść z PlayStation Store. Za chwileczkę znajdziesz się z powrotem w tuningu i wyjedź po prostu z niego. Na YouTubie koleś miał brykę bez znacznika, a jak będzie u mnie? Pamiętajcie, że to co pokazuję, to może nie być prawdą, a dlatego, że ludzie na YouTubie, którzy to puszczają, zapewne sfałszowali cały filmik. Teraz pojazd nie powinien mieć znacznika. A okazuje się, że nadajnik ma. No dobra, w takim razie pojadę do mojego garażu, by upewnić się, czy stoi tam skopiowany pojazd. No w takim wypadku będę musiał zmienić pojazd, ale to nic, byleby dojechać do celu. No kurwa, pięknie, jeszcze policję na karku mam, to musi być jakiś pech. Lester wszystkim się zajmie, a dokładnie dzięki niemu pozbędę się pał. Jesteście ciekawi, czy ten glitch działa? Obejrzyj do końca mój filmik, a się dowiesz. Hey, which one of my skills is required? So you don't want to get in serious trouble, huh? Okay, leave it with me. No dobrze, prawie dojechaliśmy do celu, za chwileczkę wszystko się okaże. Idiota! Za tego idiotę pożałujesz, trepie. Chwila prawdy. I jak widać, pojazdu nie ma, a to oznacza, że glitch został sfałszowany. Za chwilkę pokażę wam jeszcze jeden glitch na kopiowanie pojazdu. Ten glitch na pewno znacie, za każdym razem co innego mi pokazywało i powiem tylko jedno, ten glitch w ogóle nie działa. To jest po prostu jedna wielka ściema, tylko tyle dodam. I na tym kończę mój odcinek glitche, które nie działają.